Mamy wykazać, że taki ciąg będzie ciągiem geometrycznym, czyli co robimy? No musimy wyznaczyć Q, czyli najpierw wyznaczmy sobie AN plus 1, czyli w miejsce litery N podstawimy N plus 1, czyli mamy tak 4 przez 3N plus 1, a następnie, żeby wyznaczyć Q, musimy AN plus 1 podzielić przez AN, czyli zapiszmy AN plus 1 dzielimy przez AN. Czyli tak, n plus 1 mamy tutaj, czyli 4 przez 3 do n plus 1 dzielimy przez an, czyli 4 przez 3 do potęgi n. No dobra, to jeżeli dzielimy, to pierwszy ułamek bez zmian i mnożymy przez odwrotność drugiego, to można sobie skrócić, zobaczcie, czyli nam zostanie 3 do n przez 3 do n plus 1. No i tutaj zastosujemy sobie taki wzór na mnożenie potem o tych samych podstawach, czyli wówczas wykładniki dodajemy, ale my z tej postaci, którą mamy tutaj, chcemy to sobie zapisać w postaci iloczynu, czyli mamy 3 do n razy 3 do potęgi pierwszej. No i w mnożeniu możemy sobie skracać, czyli otrzymamy 1 przez 3 do potęgi pierwszej, 3 do pierwszej to 3, czyli otrzymamy 1 trzecią, czyli to będzie nasze Q. Zatem Q należy, właściwie Q jest stałe dla n należącego do zbioru liczb naturalnych dodatnich, czyli już tutaj widać, że ciąg będzie ciągiem geometrycznym. Natomiast jeżeli chodzi o monotoniczność tego ciągu, to zapiszmy sobie, że Q to będzie 1 trzecia. No i w przypadku ciągu geometrycznego musimy jeszcze wyznaczyć wyraz pierwszy. Czyli to jest wzór na ciąg, czyli w miejsce teraz n podstawiamy jedynkę, czyli a1 to będą 4 trzecie. No i teraz spójrzmy, mamy tabelkę, czyli z niej sobie wszystko odczytamy. Najpierw spójrzmy na wyraz pierwszy. 4 trzecie to liczba większa od zera. Wiemy, że Q to będzie 1 trzecia, czyli 1 trzecia należy do przedziału między zerem a jedynką. Patrzymy, w tym przypadku mamy do czynienia z ciągiem malejącym.